Siemano, siemano, we wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybsod i dzisiaj kładę kres takiemu zachowaniu. Nie będzie się to dłużej powtarzać. Dzisiaj u Emilii na odcinku mogliście zauważyć, że ona mnie ignorowała. Ignorowała, wy to rozumiecie? Ignorować mnie, ignorować? Nikt nie będzie mnie ignorować tutaj. Ja jestem, kurde, tutaj alfą i omegą, nikt mnie nie będzie ignorować. Nie ma takiej możliwości, więc ja dzisiaj odwet dzisiaj na Emilii. Ja dzisiaj pójdę i nie będę jej ignorować, bo to jest zbyt proste. Ja dzisiaj ją będę denerwować. Zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ filmy są tutaj codziennie na tym kanale, więc mam nadzieję, że jutro o godzinie 19:19 widzimy się tutaj razem ponownie. Bardzo fajnie, zapraszam na wszystkie, prawda, TikToki na takie. Dobra, słuchajcie, jestem przy moim domku i wybieram się właśnie do Emilii. Nie mam tutaj już nic więcej do zabrania, wydaje mi się, że wszystko, co ja potrzebuję do tego, żeby ją denerwować, mam. Jedyne, co by mi się przydało jeszcze, to wiadro lawy. Wiadro lawy, to jest to, co potrzebujemy, bardzo potrzebujemy. Więc ja na szybko sobie jeszcze ogarnę wiadro lawy i teraz się zastanawiam, gdzie ja tu ogarnę na szybko wiadro lawy, bo to może być mocno ciężkie. Ale tam pamiętam, że lawa jakaś spływała z góry, ale... Ale kurde, nie mam pewności, czy ja ją tak szybko ogarnę. Ale możemy szybko w Netheru skoczyć po lawę. Przecież tam jest chwilę, moment. Będziemy, prawda, zalewać ją lawą i inne takie. No zobaczymy, jak ona sobie z tym wszystkim poradzi w takim razie, bo ignorowała mnie cały odcinek. Udawała, że mnie nie widzi. No więc ja tutaj, prawda, teraz nie pozostawiam tego. Nie pozostanę dłużny w takiej sytuacji. Nie pozwolę sobie, że tak ujmę w kaszę dmuchać. Wiecie, o co chodzi. Dobra, teraz pytanie, jakie mam zdobyć tą kurczę lawę z dołu. Dobra, musimy przejść może tędy, gdzieś tutaj na szybko ogarniemy coś. Coś nie coś. Dobra, tutaj może... O, tu się jakaś lawa wylewa, patrzcie. To jest szansa, tak zwana szansa na sukces, mi się wydaje, tutaj w tym momencie. Możemy zrobić tak, tutaj wyjść do... Tu jest jakiś... Kurczę, tu się ktoś wkopywał, dobra. O, tu jest lawa, patrzcie, jak blisko, dobra. Jest szansa na... Ubycież... O nie, kurczę, to tak, tam wysoko, dobra. Dobra, ale damy radę. Tutaj uwaga już. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tu i uwaga, biorę lawę. Świetnie. Kozacko, dobra, wracamy z powrotem w takim razie. Możemy postawić tak, okej, robimy tu. I teraz lecimy tam z powrotem do tego portalu. Mam nadzieję, że tam jakoś wyjdziemy w miarę łatwo. No i koniec. I teraz zaczyna się tak naprawdę, że tak powiem, bajka się zaczyna w tym momencie. Ja nie pozwolę sobie, tak jak powiedziałem, w kaszę dmuchać. Idę ją denerwować. Więc zobaczymy. Nie mam za bardzo narzędzi do denerwowania, bo mogę mieć jeszcze łuk jakiś albo coś takich rzeczy, ale chyba takich rzeczy w ogóle nie mam. Ale to mi nie przeszkadza, żeby denerwować ją tym, co mam. Te narzędzia totalnie wystarczą. Więc uwaga, tutaj jesteśmy już na, że tak powiem, na palionowie. Wychodzimy sobie tutaj, puk, dobra. Idziemy do niej w takim razie. Zobaczymy, jaka będzie... O, patrzcie, ognisko se rozpaliła przed domkiem. No ciekawy zabieg. Halo, witam, dzień dobry. Witam. Dzień dobry. O, swojego domu poszedłeś? Nie, to nie mój dom. Co ty robisz? No Szybson! No rozbieramy, nie? Dzisiaj się umówiliśmy na rozbiórkę tego domu. Ja się nie umawiałam z tobą na nic. Tak, tu rozbieramy, dobrze widzowie, więc przychodzimy właśnie tutaj. Ej, no Szybson! W tym momencie, że tak powiem, rozbiórka. No czemu tak robisz? No i co zrobiłeś? Jesteś jej zadowolony? Tutaj widzowie widzicie dużo rzeczy. Napraw. Ej, no Szybson! No kurde, no stary, nie chcesz tego zrobić! Tu patrzcie, tu ta skrzynka też jest totalnie niepotrzebna. Ja tutaj. O, to łóżko. Mocno średnio tu wygląda. Wiecie co, widzowie, mi się to ogólnie wydaje, że tutaj to tak ogólnie to by można było lekko zalać tą lawą, nie? Tak jakby. Ej, no Szybson! Szybson, no przestań się tak robić! Kurczę, straciłem niestety moje wiadro lawy. Ale nie ma problemów, widzowie, no niestety, było tylko jedno, ale to nie wiem, na przykład wodą można też zalać, coś takiego, zaraz ogarniemy sobie jakąś wodę. No nie wiem, o co ci chodzi. Umówiliśmy się przecież na tutaj, prawda... Na co? Na nic się z tobą nie umawiałam. Umawiałaś się ze mną na rozbiórkę domu, że ci się nie podoba. Nie wiem, o co ci chodzi. Dobrze, to widzowie, zalewamy tą hawirę. I mi się wydaje, że zrobimy, patrzcie, tak zrobimy. Tutaj. No przestaniesz! I robimy tak. Ale skończysz! O, patrzcie, o nie, tak średnio się rozlało. Tak. O, teraz jest o wiele lepiej. Teraz jest w ogóle superancko. Patrzcie, no, tak zrobimy. No na moich kwiatki. Jak się zalewa, ale fajnie. No, proszę się stąd wynieść. Ała, dlaczego mnie bijesz? Ej, woda znikła. Ała! Dobra, widzowie, jestem tutaj, widzicie to? To jestem, że tak powiem, szkalowany. Ej, straciłem po raz kolejny moją cenną wodę. Dobrze ci tak. Oła, no i co mnie uderzasz?
Zostaw mnie. No ała! No ała, no nie gramy w berka! O, tu wodę akurat potrzebowałem, to sobie zabiorę. No... Ała, no kurde, przestaniesz! Ja doszłam do... No przestań! Jak małe dziecko po prostu! Ale o co ci chodzi? Gorzej niż małe dziecko. O co ci chodzi? Nie rozumiem. No. Dobrze wiesz. No ała! Niszczysz pole. No, to ty niszczysz tutaj. Nie, to wszystko. Ty niszczysz pole. Ja to no wszystko mam nagrane. Niszczy. Halo! Wioskowicze, niszczy pole. Wioskowicze. Halo, palionowo. Dobrze, no to co? To idę rozbierać dalej dom, co? No przestań, no zostań, no możesz zostawić mi dom, Szybson. Ale o co ci chodzi? Śmieszne, no to nie jest śmieszne. Co, ale to nie ma być śmieszne. No bo no fajnie, że ty masz sobie dom i sobie mieszkaj w nim, no to nie musisz mi mojego rozbierać. Ja pierdzielę, no, zbieram ziemniaki, przestań. O co ci chodzi? No nie, ale to są nowe ziemniaki, nowo podsadzone i ty niszczysz moją ciężką pracę. I can't z całą rozkopię. Możesz nie skakać po polu? Wiesz co? Ej, serio, no... Ej, ała, mam jedno serduszko! No i teraz napraw to! Ale to ty to zepsułaś! No nie, no to ty to zepsułeś! To wykopałeś tej dziurę jak kred jakiś po prostu! Ale już nie wracaj do tematu krecika! No... Dlaczego? Ała! A możesz przestać mnie bić? No ale ja mam trzy serduszka, to mnie cały czas uderzasz! Jakaś przemoc rodzinna, po prostu nie wiem co to jest, zaraz zadzwonię po policję. Nie ma tu policji. No, zaraz będzie, ja sobie zaraz robię policję. Nie o co ci, nie wiem o co ci chodzi w ogóle. Ale ja nie wiem o co tobie chodzi. Ale nie, jesteś po prostu tak niemiły. Jaki jestem? Serio, niemiły. Wydaje ci się. Nie, jesteś po prostu niemiły i wredny. Ale dlaczego takie złe słowa na no mój temat? No bo tak robisz, no bo taki jesteś właśnie, Filip. Niszczysz wszystko. Ja tu pracuję ciężko, a ty to niszczysz. Całą moją pracę. Jeszcze tylko śmiejesz, kurde, po cichu. No i co ty robisz? Ma dwa serduszka! Zagramy w złap strzałę? Ja strzelam, ty łapiesz, dobra? No jasne, zaraz złapiesz ode mnie... Przesta! Ała! No Filip! Ej, ale dlaczego się wyłożyłaś? Zbiorę twojego expa. No aha! Czekaj, miałaś tu, o, pomarańczowe bloki moje ulubione. Daj mi te rzeczy! O, mogę teraz w końcu podmienić no te szary na pomarańczowe. No nie, no weź, oddaj mi moje rzeczy! No Szybso, no nie, nie podmieniaj tego! Ale tam leżą twoje rzeczy, oddaj gdzie zginęłaś? Oddaj mi moje rzeczy! Gdzie zginęłaś? No. No i czemu mi ten... Podmieniasz to? Czemu mi na złość robisz? Ale... Jaką na złość? Ała, jeszcze się tyczyłam. Co to znaczy na złość? No na złość mi robisz, no wiesz, że nie lubię tego koloru, to ty mi na siłę ale jak po nie lubisz? Dlaczego ty wmawiasz wszystkim, że nie lubisz pomarańczowego? Ała. Że jesteś zakochana w pomarańczowym. Nie, nie jest zakochana w pomarańczowym, jest zakochana w szarym i w sobie. O. A ty mnie denerwujesz. Narcystyczne podejście. Tak, bo ja przynajmniej jej nie burzę nic sobie i... Oddasz mi moje szare bloki. Mam jedną serduszkę, mnie znowu zabijesz, się obrażę na ciebie. Dobra, łap strzałę, leci do góry. Nie. Łap strzałę, nie jeszcze jedną chcę. Wyrzucam, łap. Jak nie złapiesz, to... Nie, przestań. Masz dziurawe ręce, patrz. Ej, o, złapałaś, brawo. To nie śmierza mu serduszka. Czyli, no, że co? No, oddaj mi moje szare bloki teraz. Ej, troszkę. No i po co tak robisz? Po co jakie, tak robisz? Jakie szare bloki? No moje szare bloki, Filip. Szare bloki? Taki lofa. No, Filip! No co ty robisz? Jesteś nienormalny! No i po co robisz takie rzeczy? Serio, no po prostu, ej, to jest niemożliwy! No Szybson! Czemu tak robisz mi, no? Taki szary jest przecież najfajniejszy, dla co ci chodzi? No dobra, no ale nie tutaj, no kurde, po prostu robisz mi na złość cały dzień dzisiaj. Ile masz cały serduszek? Dzień. O kurde. Dobra, widzowie, ja uciekam na Habirę. Myślałem, że ma więcej. Dobrze, widzowie, kończę ten odcinek. To już, ja już mam przekichane, ona teraz będzie taka zła. Dobra, będę musiał ją zabrać na jakąś, nie wiem, romantyczną kolację czy coś, żeby...
żeby się już nie gniewała. Aczkolwiek to był odwet za to, że mnie ignorowała. To nie było takie bez powodu. W każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę. Widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. Mam nadzieję, że jakoś to będzie. I o nie, ona tu biegnie. Masz tak przesmolone. Biegnie, Marku. Nie zostaw. Kurde, zabiła mnie. No, trudno, widzimy się na kolejnym filmie. Pozdro, cześć. Pa, pa.